Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Sierdanka, tłuszczo, tłuszcza. Tłuszcza. A, jeszcze raz. Tak, wianczyk, zagryzny. Cześć kochani, witam Was na swoim kanale. Nie wiem jak u Was, ale mi ostatnio te kilka miesięcy, te wszystkie święta, jakieś spotkania z przyjaciółmi, mniej intensywne życie, mniej wyjazdów, jakichś takich chęci wychodzenia z domu i ograniczenia związane z brakiem ćwiczeń, trochę wprowadzili zamieszanie w moje życie. A tu szczególnie, no słuchajcie, muszę się przyznać, trochę się przytyłam. Jakieś nie jest to krytycznie 1 albo 2 kg, ale czuję się od razu siebie tak ciężej, mniej energii, mniej sił i chęci do życia. I od pewnego czasu zastanawiałam się, jak mogę sobie w tym pomóc. I właśnie w tym odcinku chcę opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach, o tym, jakie znalazłam dla siebie rozwiązanie i jakich pomocników używam dlatego, żeby polepszyć swoje zdrowie i swój sposób odżywienia. Przypadkowo trafiłam na keto dietę. Dla początku, co to jest dieta keto? Dieta jest oparta na produktach bogatych tłuszczu i białko. Nie powiem Wam, że to jest moja pierwsza dieta, bo to jest kłamstwo. Kolejna z. Oczywiście próbowałam ograniczyć jakieś tam słodycze, jakieś niezdrowe jedzonko. Próbowałam ćwiczyć, ale duże, aniż kilka dni to nie wychodziło, bo po kilku dniach zapominałam, że miałam nastawienie. I akurat trafiła na bardzo dobrą aplikację, która jest asystentem, pomocnikiem przy prowadzeniu Ciebie przez takie zmiany Twoich przyzwyczajeń w odżywieniu. Teraz właśnie mówię o aplikacji Keto Cykle. Właśnie dzięki tej aplikacji mogłam ustawiać sobie indywidualny plan żywieniowy. Naprawdę mega fajnie. Bardzo łatwa rejestracja. Plan żywieniowy jest ustawiony według moich potrzeb, według wagi, wieku, wzrostu, moich celów, co konkretnie chcę zmienić, poprawić, pomóc, wspierać swój organizm. Również w tej aplikacji dostaję indywidualny plan ćwiczeń. Ustawiam również według siebie, swojego czasu, który mogę na to poświęcić, intensywności w ciągu tygodnia. I po prostu jest cały czas takie wsparcie. Dostaję codziennie nowy jadłospis według mnie. Bardzo mi się spodobało, że w tej aplikacji mogę zaznaczać produkty, które chcę jeść, które mogę albo nie mogę używać w swoich pokarmach. Również dostaję takie listy zakupów. To naprawdę jest mega i mega przydatne, kiedy macie ustalony jadłospis na tydzień i musicie zrobić zakupy, żeby nie robić to codziennie, a raz na jakiś czas, to po prostu mając tą aplikację pod ręką, będąc w sklepie, możecie od razu sobie odhaczyć wszystko, czego potrzebujecie, a co pamiętacie, co macie w domu. Bardzo przydatne. W trakcie, jak korzystałam z tej aplikacji, po pewnym czasie kilku produktów już mi się nie chciało cały czas używać swoich jadłospisów, po prostu odhaczyłam to, że już nie chcę i mój plan żywieniowy się zmienił. Również, jeśli na przykład wiecie, że jakieś produkty się skończyli, a dostali jadłospis, który Wam nie odpowiada, Wy możecie zamienić na inne danie. Co jest najfajniejsze, że w ciągu dnia cały czas nie jesteście głodni. W sensie, że tak fajnie poukładany ten jadłospis, ten właśnie balans między posiłkami, że prawie nie czujecie głodu i nawet te takie przekąski między posiłkami są fajne. Również dostała indywidualny plan ćwiczeń, który można uprawiać bez sprzętu dodatkowego i naprawdę jest mega przydatny, bo mogę robić to w domu. Ja myślę, że to jest naprawdę duży plus w teraźniejszych czasach pandemii, kiedy co po chwili nam albo zamykają, albo otwierają baseny i sale. Kochanie, a najfajniejsze, że wszystkie przepisy, które są w tej aplikacji, naprawdę bardzo i bardzo pyszne. Również w aplikacji znajduje się poradnik zdrowego żywienia,
który naprawdę jest przydatny na co dzień. No i najważniejsze, w tym czasie jak korzystam z tej diety keto, to nie do końca jest dla mnie dieta, jak żeby schudnąć, a raczej podejście, żeby siebie poczuć lepiej. Tą aplikację można przetestować kilka dni, ale uważam, że naprawdę jest uczciwa cena za niesamowite korzyści. I jest dla Was niespodzianka. Specjalnie dla widzów mojego kanału mam prezent. Rabat 20% na wszystkie plany żywieniowe po kliknięciu w link pod tym filmikiem. Także kochani, dawajcie razem, wspólnie iść do przodu, do wiosny. Zapraszam serdecznie dołączyć się i dbać o swoje zdrowie. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku i do zobaczenia. Pa, pa!